Petycja mieszkańców ulicy Patli, która trafiła do przewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk, nie zyskała pozytywnej opinii komisji złożonej z radnych. Mieszkańcy chcieliby, by w zamieszkiwanym przez nich rejonie miasto zainstalowało dwie kamery i włączyło je do miejskiego systemu monitoringu. Jak podnosili w dokumencie znacząco podniosłoby to ich poczucie bezpieczeństwa. O ile Komisja do Spraw Petycji przyznała, że samorząd powinien dążyć do zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców, o tyle w statystykach zdarzeń kryminalnych, nie znalazła dowodów na to, że wskazane rejony należą do wymagających szczególnego nadzoru. W suwałkach w latach 2018-2020 doszło do 1104 zdarzeń kryminalnych, z czego 10 odnotowano w rejonie ulicy Witosa. Natomiast w rejonie ulicy Patli we wskazanym okresie nie odnotowano żadnego zdarzenia. Jedno o charakterze kryminalnym miało miejsce w roku bieżącym. Oznacza to, że poziom bezpieczeństwa w rejonie ulicy Patli i Witosa w żaden sposób nie odbiega od innych obszarów miasta uzasadnia komisja swą odmowę. Jednocześnie członkowie komisji opiniującej zdają się otwierać przed mieszkańcami inną furtkę. W uzasadnieniu podpisanym przez Zdzisława Przełomca czytamy, że stanem pożądanym byłoby objęcie całego miasta systemem monitoringu wizyjnego. Jednak jak szef Suwalskiej Rady zauważa, wymagałoby to wielomilionowych nakładów, co w obliczu aktualnych potrzeb wspólnoty samorządowej nie jest działaniem Priorytetowym. Przewodniczący suwalskiego Samorządu wskazuje, że niektórzy mieszkańcy, wykorzystując bezpośrednie sąsiedztwo gruntów samorządowych, decydują się na złożenie do budżetu obywatelskiego projektu obejmującego instalację sieci. Tymczasem, jak ustaliliśmy do tej pory, żaden fragment systemu monitoringu miejskiego nie został z suwalskiego Budżetu Obywatelskiego sfinansowany. Możliwe jest zrealizowanie takiego pomysłu z tej puli środków, ale wymagałoby to odpowiednio dużego poparcia, uważa kierownik biura prezydenta Kamil Sznell.